Witam wszystkich serdecznie. Ja jestem Werbel, a w tym filmie omówimy sobie wszystkie nowe eventy związane z Tailin, które były zapowiadane od pewnego czasu już przez twórców na Facebooku, także pojawiły się one właśnie na serwerze testowym. W tym filmie wszystko sobie omówimy, sprawdzimy co dostaniemy, co będzie darmowe, co będzie trzeba zdobywać. Odpowiemy sobie również na pytanie co ze skórką do Tailin. Także na lewo mamy nową zakładkę, wiosenny szał, którą sobie oczywiście odpalimy. Mamy bardzo ładny wstęp do tych eventów, a tych eventów jak widać troszkę mamy. Także zaczniemy standardowo od góry, od wschodzącego Feniksa. Jest to oczywiście nic innego jak po prostu prezentacja skórki. No i tak naprawdę wybór. Możemy kupić tę skórkę za 46,99 albo możemy ją wymienić. Możemy ją wymienić w evencie, w którym waluta główna to pragnienia serca. Jest to jedna z dwóch głównych walut. Druga jest tak naprawdę, no tak na dobrą sprawę, opcjonalna, ale do tego przejdziemy za chwilę. Także pragnienia serca to będzie główna waluta do wymiany najważniejszych rzeczy. Taką walutę możemy zdobyć z czterech miejsc, czyli przede wszystkim ze skrzyni dziennych misji. Takich pragnień serca można zdobyć 20 dziennie, po 4 ze skrzynki. Z ognistych dni, o czym za chwilę. Z lodowych pól, o czym również za chwilę. No i z handlu eventowego, czyli po prostu można kupić takie pragnienia serca również za prawdziwe pieniądze. No i co mamy do wymiany? Oczywiście na samej górze mamy skórkę ekskluzywną do Tailin, Przysięga Feniksa, za 200 pragnień serca. Jest to bez problemu do zdobycia dla każdego, nawet free to play, więc tutaj nie trzeba się obawiać. Czy polecam ją wymieniać, czy nie? No tutaj nie mogę odpowiedzieć, bo to jest kwestia osobista. Jeżeli ktoś lubi skórki, przypominam, że skórki nie dają nic, kompletnie nic, no to jeżeli ktoś lubi skórki, no to sobie wymieni. Przypominam, że nic mu to nie da. Jeżeli ktoś woli raczej bardziej takie praktyczne rzeczy, które pomogą mu w progresie, no to skórkę polecam pominąć. Mamy poza skórką do wymiany oczywiście emblematy zwykłe, emblematy wzmacniające i 30 skrzynek z wyborem emblematu, czyli tak zwane czerwone skrzynki. Mamy również esencje magiczne, mamy fudzika do wyboru. Mamy tutaj również chyba pierwszy raz fragmenty artefaktu Dury, do tych podstawowych przynajmniej. Co jest nowością, bo nie przypominam sobie, żeby do tej pory coś takiego było jako nagroda, ale jeżeli ktoś chce, to mógłby sobie to wymienić. Oczywiście nie polecam, naprawdę są o wiele lepsze rzeczy do wymiany. Dodatkowo jest tutaj jeszcze skrzynka z wyborem ekwipunku mitycznego frakcyjnego oraz kamienie T1 i T2. Tutaj jest po prostu za niski poziom kampanii na tym koncie, także wszystkich nagród niestety nie ma, ale są to raczej nagrody, których i tak byśmy nie wymieniali. Jeżeli chodzi o postacie, to mamy naprawdę sporo postaci premium, czyli Aziza, Mezota, Atalię, Tailin, Wukonga, no i troszkę postaci zwykłych, czyli nie premium, Rosaline, Rigbiego, Tidusa, Skreta, Tassi, Lorsana, Grezula oraz Sylasa. No i ostatecznie niewymienione pragnienia serca możemy wymienić na końcu eventu na złoto. Także co polecam wymieniać? Przede wszystkim, no jeżeli ktoś chce skórkę, no to wymienia skórkę, ale powiedzmy, że to pominę. No to przede wszystkim czerwone skrzynki. Jeżeli komuś brakuje na przykład jednej postaci premium, to może sobie śmiało ją wymienić. Nie polecam naprawdę wymieniania zwykłych postaci, jest to całkowicie nieopłacalne, można dać je na listę życzeń i prędzej czy później się trafi. Jeżeli ktoś za 200 chcecie, no to mimo wszystko Wukong będzie troszkę lepszą opcją, ale też nie jest to zbyt polecane, więc ja polecam, jeszcze raz powtórzę, skórkę to już jeżeli ktoś chce, tak to czerwone skrzynki, ewentualnie jakąś postać premium, żeby po prostu szybciej wznieść ją na poziom wzniosły, no i mieć z nią spokój, można lecieć już wtedy do kolejnej. Następnie mamy tutaj te dwie rzeczy może, tymi się teraz zajmiemy, bo to są rzeczy właśnie miejsca, z których możemy zdobywać pragnienia serca, czyli walutę Ogniste Dni. Ogniste Dni to jest po prostu event z logowaniem, przez 7 dni dostajemy różne nagrody, można tutaj zdobyć m.in. właśnie 80 pragnień serca łącznie. Tutaj mamy monety bohaterów, monety gildii, troszkę diamentów i na koniec mamy jeszcze skrzynkę z wyborem bohatera. Tutaj mamy z kolei do wyboru Satrane, Solis, Wukonga, Grezula i Rowana. Także pierwszy taki wybór graczy bardziej zaawansowanych to będzie Wukong, bo Rowana już tacy gracze bardziej zaawansowani mają dawno zbudowanego.
Dla nowego gracza, mimo wszystko, jeżeli jesteście nowi w tej grze, na przykład nie macie Rowana lub macie go nisko wzniesionego, to ja bym nawet wziął Rowana przed Wukongiem, nie? Te trzy postacie bym na razie pominął jako nowy gracz. Zdecydowanie brałbym Rowana, ewentualnie Wukonga, nie? Z tym, że podkreślam, do nowych graczy myślę, że Rowan w każdej drużynie się sprawdzi, więc jest bardziej taką postacią, która pozwoli wam sprogresować na pewno niż Wukong, przynajmniej według mojej osobistej opinii. Następnie mamy lodowe pola. I lodowe pola są to po prostu... No jest to nic innego jak nowa podróż cudów, z której możemy zdobyć 10 kart astrologa. Tutaj jest 15 pragnień serca. Tutaj mamy złoto, doświadczenie, esencję, troszkę monet poe, czerwone emblematy, także super. Mamy też duży zestaw nagród AFK. No i oczywiście mamy też pragnienia serca, których jest 35, czyli łącznie można zdobyć z podróży cudów 50 pragnień serca, 10 kart astrologa, no i inne różne nagrody. A sama podróż cudów wygląda w ten sposób. Pamiętam, że chcieliście na którymś odcinku, żebym pokazywał, jak ona wygląda. Także jest tutaj troszkę tych rzeczy jednak do robienia. Są beczki, dźwignie, lasery, podesty. Są tutaj jakieś inne podesty. Mamy tutaj działo parowe Zanger. Także naprawdę mapa nie jest duża, co prawda, jest też portal. Ale jest naprawdę sporo rzeczy, jak na tak małą mapę, to naprawdę dużo rzeczy tutaj nawsadzali, nie? Także oczywiście podróż cudów pojawi się od razu, jak tylko wyjdzie na serwerze głównym z samego rana. Myślę, że nawet przed siódmą jest szansa, że się pojawi z samego rana, w niedzielę, jeżeli się nie mylę, będzie na kanale. Także mamy jeszcze dwie rzeczy. Kwiaty Feniksa. Także no ten ekran powinien wam już mówić, co to za niecny event. Jest to oczywiście event rodem z rogów, czyli po prostu można wysyłać sobie kwiatki. Kwiatki jest to druga waluta eventowa. Zaraz przejdziemy do tego, jak ją zdobyć. Możemy wysyłać innym graczom właśnie kwiatki. W ten sposób oni będą pojawiali się w rankingu znajomych lub globalnie. I do zdobycia są cztery ramki. Pierwsza jest do zdobycia tak naprawdę dla każdego, bo wystarczy otrzymać od kogoś 80 kwiatków. A tych kwiatków się zdobywa naprawdę dużo, dużo więcej niż te 80 dziennie, o czym za chwilę. Na pierwszej 20, jeżeli chodzi procentowo, będzie taka ramka, dla pierwszych 500 osób w rankingu będzie taka. No i taka najlepsza dla pierwszej 30, co jest bardzo mało prawdopodobne. Myślę, że głównie większość osób może celować w te dwie. Ta jest do zdobycia dla każdego. Pierwsze 20% tak naprawdę też to nie jest aż tak straszne jak wygląda, także spokojnie większość osób powinna to bez problemu zdobyć. Przypominam, że podczas tego eventu, w tym przypadku, dużo osób, powiedzmy, że przebiera się za kobity, także chłopy wstawiają sobie zdjęcia kobiet, żebrają o, w tym przypadku kwiatki to będą, kiedyś były to rogi, były to inne rzeczy, także raz uważać, bo można się nadziać, nie napalać się i po prostu być czujnym i wysyłać najlepiej swoim znajomym czy coś takiego, a nie losowym osobom z czatu, nie? Bo w ten sposób komuś pomożecie, swojemu znajomemu dacie mu troszkę kwiatków, on zdobędzie ramkę, no po co losowej osobie wysyłać, takie osoby też mają kogoś pewnie znajomego. Następnie mamy wołanie Feniksa i stąd właśnie będziemy zdobywali kwiaty Feniksa, diamenty oraz złoto. I to dla bardziej doświadczonych graczy jest też zrozumiałe. Tutaj jest oczywiście mowa o turnieju pretendentów legend, czyli 3 razy podczas dnia gra będzie wykrywała naszą pozycję w turnieju pretendentów legend. On jest troszkę na zmienionych zasadach, czyli między innymi chodzi tutaj o to, podczas turnieju pretendentów do legend wszyscy bohaterowie będą startować z poziomem bohatera 240. Nie będę przekupywał się przez to wszystko, bo to za długo zajmie. Czyli generalnie 3 razy w ciągu dnia o godzinie 2, 10 i 18, bo mówię już o czasie polskim, czyli u nas to będzie druga właśnie 10 i 18, będzie sprawdzany wasz ranking w turnieju pretendentów legend i dostaniecie nagrody adekwatne do tego, jaką najwyższą rangę w ciągu dnia zdobyliście. Czyli tutaj mam na przykład 629 miejsce. Jeżeli tutaj będę na przykład na miejscu 400, no to zaliczy mi najwyższą rangę właśnie o tej 10. No i wtedy dostanę troszkę wyższe nagrody, czyli im wyżej będziecie, tym więcej kwiatów, więcej diamentów i więcej złota otrzymacie. Turniej pretendentów legend to jest oczywiście to miejsce tutaj, czyli walki 3x3. One są, tak jak mówię, na zmienionych zasadach troszkę, więc no,
polecam się na tym skupić, nie dla kwiatów, przede wszystkim dla diamentów, jeżeli miałbym być całkowicie szczery. No i teraz tak, mamy jeszcze tutaj dwie rzeczy. Jedne to jest pragnienie serca, to już oczywiście wiadomo. I uwagi. Uwaga to jest po prostu kolejne miejsce do odbierania darmowych nagród. Czyli to jest ten tekst, który tłumaczyłem niedawno właśnie w tych zdjęciach z Facebooka. Są to po prostu darmowe nagrody. Na start dostajemy 200 diamentów, esencję, złoto oraz doświadczenie z 8 godzin. Odbieramy, za 2 dni dostaniemy następny prezent, za 4 dni jeszcze kolejny i za 6 dni jeszcze następny, już ostateczny prezent. Dużo osób podejrzewa, że te nagrody będą z każdym odebraniem coraz lepsze, czyli zaczynamy dosyć skromnie, później będą troszkę lepsze te nagrody. Czyli zobaczcie, ile darmowych nagród tutaj dostajemy. Z ognistych dni mamy sporo nagród, mamy bohatera, tutaj właśnie mamy też darmowe nagrody i jeszcze z wymiany tak samo mamy darmowe nagrody. Dodatkowo dochodzi jeszcze m.in. event właśnie Kwiaty Feniksa, czyli tam dostajemy też diamenty, dostajemy złoto, a dodatkowo jeszcze mamy chociażby Podróż Cudów, także naprawdę tym razem twórcy się postarali, trzeba przyznać. Tutaj dodatkowo będą jeszcze dwa nowe eventy, Pojedynek Sprytu też pojawi się dzisiaj z takim małym wyjaśnieniem, bo troszkę jest ulepszony, są dużo lepsze nagrody. Grabież i Rabunek to będzie jeszcze następny event, jednak będzie dostępny dopiero za 2 dni, wtedy go nagram, bo na razie jeszcze się nie da. I na koniec może otworzymy sobie skrzyneczkę, bo jak pamiętamy, ta skrzyneczka była do odebrania podczas eventu Idole, tam głosowaliśmy na postacie, wygrała Taylin. Ta skrzyneczka teraz dostała skrzydła i dużo osób się pomyliło i w sumie ja też troszkę wpadłem w taką, no wiecie, iluzję, no bo dużo osób myślało, że z tej skrzynki będzie skórka do Taylin, a nie przeczytała ta spora ilość osób w ogóle opisów, w tym ja, czyli tutaj chodziło o ramkę, także kto ma taką skrzyneczkę, odbiera i dostanie taką oto ramkę. Jeżeli ktoś tej skrzyneczki nie ma, bo ktoś też pytał w komentarzach, no to niestety, no tak jak ktoś mu odpowiedział dosłownie, musi pozazdrościć innym. Nie wiem naprawdę, co miałbym w tej sytuacji odpowiedzieć, bo tej skrzynki się już zdobyć niestety nie da, ale będą z tego co wiem kolejne odsłony tego eventu, więc w przyszłości polecam w nim uczestniczyć, wystarczy głosować, nic trudnego i taką skrzyneczkę powinniście również dostać. Także to już by było na tyle, na koniec jeszcze może pokażę te skrzynki. Także tak jak widać, dostajemy 4 pragnienia serca ze skrzynki i tak z każdej skrzynki, czyli 20 dziennie da się zdobyć, 5 razy 4. No i w sumie tyle, nie? Także prosta sprawa, te pragnienia serca naprawdę jest łatwo zdobywać, z kwiatami troszkę gorzej, bo trzeba się pobawić w PvP, a jeżeli ktoś nie lubi, to wiadomo. Także ostatecznie bardzo dziękuję Wam za obejrzenie dzisiejszego filmu. Niedługo pojawią się na serwerach głównych te eventy. Ktoś tam chyba mówił, że to będzie 8. No nie chcę oczywiście tutaj rzucać jakichś losowych dat, ale ja podejrzewam, że one będą 7. Nie wiem, czy 7 nie wchodzi Podróż Cudów wtedy na serwery główne, ale to jest tylko domyślanie się, nie sugerujcie się tym, po prostu jeżeli się pojawi, to się pojawi, nie ma co się napalać, wystarczy być cierpliwym i to wejdzie. Życzę Wam oczywiście miłego weekendu, no i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.